Dworcowej. Na szkicu widzicie Państwo dworzec główny, to oczywiście chodzi o stację STEM i porządkowanie stanu terenowo-prawnych, nieodpłatne przejęcie tej działki w Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opinie pozytywne. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie pasa drogowego ulicy Dworcowej i Wina? Przegłosujmy. Kto jest za podjęciem uchwały i odwrotne przejęcie do Skarbu Państwa? Proszę o 23 osoby głosowały przeciwko. Dziękuję bardzo. Porządek podstawowy, projekt uchwał zamyka Andrzej Kieszek, który zaprezentuje nam uchwałę w sprawie powołania przedstawiciela gminy zgromadzenia Związek Gmin Dolina Rady. Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Treścią tej uchwały jest powołanie Pani Beaty Łagowskiej na funkcję przedstawiciela gminy Miasta Gminy Zgromadzenia Komunalnego w związku z odwołaniem pana imienia przewodnicza spółki delegata zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Dolina Rady Chylowych zachodzi konieczność wskazania osoby, która będzie reprezentowała miasto zgromadzenie. Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Była to opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Bardzo proszę pana przewodniczącego. Szanowni Państwo, miasto Gdynia, przystępując do Związku Komunalnego Doliny Rady Chylanki, powierzyła wnioskowi zarządzanie strategicznymi obszarami funkcjonowania miasta. Trzeba mieć bardzo fachową wiedzę i doświadczenie, by podołać wyzwaniom elektronicznym, jakie stawia pełnienie tej funkcji delegata do związku. Reprezentowanie w nim teraz interesów mieszkańców Gdyni. To w ramach Związku Komunalnego i spółek z nim związanych zapadają ważne decyzje świadczące za usługi dostawy. Wody, odbioru sieci i tak dalej. Tym kierunku się zaczęło zasadą fachowości zaproponowaliśmy wypełnienia w związku funkcji delegata Wójtowi Kiszowi. Dzisiaj przy okazji korzystając z tego, że powołujemy miejsce Kapelicza następcę, chciałbym serdecznie podziękować za te kilka lat pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Pani Radna i w przyszłości też podziękujemy za równie trwałą i merytoryczną pracę. Czy ktoś z Państwa jeszcze pragnie zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przegłosujmy. Kto jest za podjęciem uchwały, aby Beata Łagowska była naszym przedstawicielem w zgromadzeniu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś był przeciwny? Nie. Czy się ktoś wstrzymał? Nie. Dziękuję bardzo. Tak wyczerpaliśmy porządek podstawowy. Przechodzimy do uchwał z aneksu. Bardzo proszę moją przewodniczącą. Pierwsza uchwała z aneksu to w sprawie skargi z dnia 27 maja 2020 roku złożonej przez Jarzyna Leszka i Jacek Kowalczewski na uchwałę 25 listopada w sprawie uchwalenia miejscowego planu gospodarowania przestrzennego w części dzielnicy Działki Leśnej w rejonie ulicy Kieleckiej i drogi gminnej Patry do Starych Skarba po raz kolejny do Starych Skarba. Staram się wkrótce do tego wprowadzenia. Pani Tomaszewska, przed sesją majową złożyła do nas wezwanie o usunięcie naruszenia prawa. Rada Legislacyjna była uprzejma odrzucić to wezwanie. Konsekwencją jest skarga. Jeżeli Rada przyjmie naszą rekomendację i nie uwzględni tej skargi, to zostanie rozstrzygnięta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, co wydaje nam się najwłaściwszą do rozstrzygania kontrowersji między organem a obywatelem. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Komunalnej Ochrony Środowiska. Komisja Strategii i Polityki Gospodarki. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze któraś komisja opiniowała? Gospodarki Mieszkaniowej też pozytywnie. Dziękuję ślicznie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, że nie zabrać do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w aneksie oznaczonej numer 1 z prowadzącej ręki?
25 jednocześnie. Dziękuję. Czy nie w takim razie zrobiono punktu broni nadanie nazwy parkowi w Gdyni. Uchwała została przygotowana przez... Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić projekt uchwały na nadanie nazwy parkowi w Gdyni. Wrócimy do tych smutnych chwil, które mieliśmy wraz z całym krajem po katastrofie pod Smoleńskiem. Położyliśmy, przyjęliśmy poprzez Radę Miasta, że będziemy osoby związane z wybrzeżem, które przyniosły świetnie w katastrofie, zachowywać w pamięci mieszkańców Gdyni poprzez także poprzez nazywanie ulic Skweru Parku nazwą upamiętniającą te postacie. W związku ze zbliżającym się świętem marynarki wojennej uznaliśmy, że to najlepszy moment, by w sposób uroczysty wykonać odsłonięcie, otwarcia parku admirała floty Andrzeja Kalwety. Propozycja obejmuje park, wybrany w bardzo szczególny sposób, przykroćmy takie miejsc, które są ściśle związane z historią, tradycją i funkcjonowaniem marynarki wojennej. Park w okolicach kina Grom, Akademii Marynarki Wojennej, Portu Marynarki Wojennej w okolicach Ronda pod Oliwą jest miejscem bardzo szczególnym, bardzo godnym, nie tylko pięknym i symbolicznym, ale także bardzo silnie związanym z tradycją marynarki wojennej w mieście i stąd też propozycja, by od przyjęcia przez Radę Miasta uchwały park ten nosi imię Parku Admirała Floty Andrzeja Kalwety, gdyby Rada Miasta przyjęła tą uchwałę. Uroczystość odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Mam opinię komisji statutowej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś komisja przyjęła projekt uchwały? Nie widzę. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Zamiast dodatka dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w numerze 2 o nadanie nazwy parkowi? Proszę o ręki. Dziękuję ślicznie. To jest informacja, którą planuję, jak będą się odbywały uroczystości w niedzielę, o których pan prezydent powiedział. Zakończyliśmy w tym momencie wszystkie sprawy dotyczące uchwał. Przechodzimy do punktu 5 porządku naszego dzisiejszego sesji Rady Miasta. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Poproszę pana Marcina. Państwo, aby nie przedłużać, szkoła przygotowała poprzednie sprawozdanie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej w tym okresie podejmowała dalej tematykę wcześniej miejsce pytania zagospodarowane podatkowe, jak i sensu stricte gospodarka mieszkaniowa, jak również wychodząc nieco szerzej, jak widzieliśmy dzisiaj chociażby kwestii inicjatywy uchwałodawczej, również na dzielnic. Chciałbym teraz skorzystać z okazji podziękować przedstawicielom prezydium i gościom naszej komisji, wszystkim zaangażowanym w jej pracę, za w istocie już no, całą kadencję, która się do końca pracy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie. Kolejny punkt to informacja o pracach Związku Komunalnego. Pan Przewodniczący Nektar Sławski przedstawił państwu na piśmie podsumowanie działań edukacyjnych Komunalnego Związku Rodzina Lewej Zielonki, jak również poinformował, że szczegółowa sprawozdanie najwyższej przez Rady Miasta. Dlatego proponuję osobom zainteresowanym o zapoznanie z nimi. Punkt 7 to interpelacje na nasze ręce, które interpelacje jedynie od pana Marcina Morału. Czy będzie pan pytał? Nie. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do informacji. Czy ktoś z państwa ma informację do przekazania na dzisiejszej sesji? Tak, pan przewodniczący Jerzy. Chciałbym poinformować koleżanki i kolegów o całym cyklu uroczystości związanych z Dniem Morza, z Dniami Morza. Nie mogę powiedzieć, że tutaj również miasto Śniąca, czegokolwiek tego nie ma. I tak, rozpoczynają, może tak jak w historii, Kaszubi dzisiaj uroczystościami, które odbędą się na
na cmentarzu przy kościele Michała, świętego Michała Arkanioła. Dokładnie mszą świętą i potem złożenie kwiatów na grobie Antoniego Abrahama. Początek tej mszy świętej o godzinie 17. W dniu jutrzejszym o godzinie 12 otwarcie Muzeum Emigracji. Nie, otwarcie pomysłu. Pomysł. Czyli sprzedanie pomysłu. W jaki sposób, jeśli mógłbym prosić, odbędzie się zaprezentowanie tego pomysłu. W czwartek również o godzinie 18 w kościele Redemptorystów na ulicy Portowej kontynuacja Dni Morza, a mianowicie msza święta